Cześć, Sermanowy Słupek, teraz w kolejnym filmie. A dziś moja, że tak powiem, opinia po ponad pół roku użytkowania pilarki Ryobi 150 mm RWSN1801M. Pilareczka została zakupiona w Duetkercher SC. Pewnie znacie tę firmę. Film jest przez nikogo sponsorowany, ja kupiłem ją z własnych środków. No i co o tej pilarce mogę wam powiedzieć? Zakładam, że większość widzów mojego kanału już ją widziała w jednym filmie, bo w sumie we wszystkich jakichkolwiek projektach z drewna ona występowała, występuje i występować będzie. No bo to jest dosyć fajny sprzęt, ale zaraz wam opowiem o jego wadach, które zauważyłem już. Co my tu mamy ciekawego na pudełku? 2,5 kilo to jest waga całego urządzenia. Akurat to będzie poniżej 3, 2 lata gwarancji. W zestawie mamy jedną tarczę. Oczywiście odnośnie tej tarczy zaraz też się opowiem, bo to trochę takie słaba jest ta tarcza, że tak powiem. Dobra, na pudełku widzę, że nic ciekawego nie ma, to pudełko wracaj na miejsce. O co ja teraz się mówię, na resztę chcę powiedzieć. Myślę, że w tym filmie nie będę pokazał żadnych testów, bo już była testowana, że tak powiem, i z akumulatorem, i były na film zapowiedzi, było cięcie i było kupę cięcia, jakiś palet, jakichś innych rzeczy. No sobie po prostu poradzi, no chyba, że będziecie chcieli jakiś specjalny test, to wam zrobię. Dokładnie omówienie również już było, także teraz opowiem wam, jaka była z nią na przykład historia. No i właśnie jakie ma wady, jakie zalety. Zacznijmy od tego, że kupiłem jej, nie pamiętam kiedy. No i nie wiem, czy pamiętacie, jak wrzuciłem filmik właśnie z jej prezentacją taką chwilową i tak dziwnie harcza podczas pracy. Teraz jest już z powrotem to samo, ale ona, nie wiem, z 2 miesiące temu, czyli w jakoś listopadzie, pojechała na serwis. No dobra, i wymienili tam chyba silnik, przekładnie, coś tam. No i przez tam pierwszy ileś tam cięć chodziła faktycznie ciszej. Teraz z powrotem ten jakiś luz, jakiś ten pisk tu powrócił, ale już się przyzwyczaiłem, nie będę z tym jakoś tam szarżował. Ale wiecie, co zrobił serwis Ryobi? Wziął mi tabliczkę znamionową. Tu jedna, tu druga. Nie mam tabliczek znamionowych. No czyli co, mam pilarkę z kradzieży. No to wychodzi. Zobaczcie sobie mój właśnie film z tą pilarką poprzedni. Jest tam wszystko, tabliczka znamionowa i tak dalej, ale już na teście akumulatora i na niektórych ostatnich filmach nie ma. No nie wiem, zdjęli mi. A to, że do nich pisałem i tak dalej, nic, zero odzewu, olewają temat. No ale dobra, już trudno. W sumie nawet chciałem ją sprzedać z jednego powodu, z odnośnie tarczy, znaczy chciałem ją sprzedać, kupić sobie trochę większą, ale już jak mi zajumali tabliczkę ze mną, nikt tego wiadomo, że nie kupi. No i ten jeden zostaje u mnie. Kolejny minus to jest tarcza. Tarcza 150 mm, spoko. W innych firmach oczywiście można dostać tą tarczę. Tylko że wszystkie firmy produkują tarcze na średnicę 16 mm, 20 mm, a to mamy 10 mm. Ja kupując tę pilarkę właśnie o tym nie wiedziałem sam. No i tylko do tej pilarki pasuje oryginalna tarcza, która kosztuje w granicach, nie wiem, 50 zł czy trochę więcej. No to jest dosyć dużo, bo już od 20-30 zł kupimy dobre tarcze, których ja używam w normalnych pilarkach i one mnie śmigają, a do tego musimy specjalnie kupować tarcze, to trochę nie fajnie, tak? No i właśnie, co ja chciałem powiedzieć, no i to jest właśnie kolejny minus, to jest ta tarcza. No i w sumie z minusów to by było na tyle. No bo to właśnie była ta nieprzyjemna sprawa z tym serwisem, no i co? I ta tarcza, tak? A tak poza tym, laser, cięcie, ergonomia, cięcie pod kątem, to jest wszystko w porządku. Zresztą, tak, nie umówiłem w filmie z szafką na ubrania, właśnie pod kątem 45 stopni. Dobrze sobie radzi przy prowadnicy, nie ma żadnego problemu z cięciami płyt, desek, kantówek, też nie ma problemu. Ważne, żeby właśnie akumulator, no minimum te 2,5 ampera, tak? Ampera, nie ampera, tylko amperogodziny. U mnie z reguły najczęściej jest 4 amperogodziny. No i co? I to w sumie na tyle. Co tu jeszcze pisze? A, no tarcza właśnie 710 mm. 1,5 mm to jest grubość tej tarczy i 9500 obrotów na minutę.
Co jeszcze? Laser, jak nie my, wskazuje linię cięcia, nie schodzi. Tu jeszcze... A, była jeszcze chyba do tego prowadnica. Ale dobra, nie chcę mi się jej szukać, bo powiem wam, i takie nie używał. Wiecie, o co mi chodzi. Tu się tak wsuwało i niby było równe cięcie. Ale ja tego nie używam. Dla mnie to jest nieprzydatny gadżet i dosyć niedokładny. O wiele lepsza jest po prostu przykładnica, poziomica, dwa ściski. I to nam da sukces. Zresztą, przepraszam, ja tak większość prac wykonuję, docinam. I jest to dokładnie, tak? Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, jej cena to jest 300 zł, 300 zł z groszem. Akumulatorek, no to już wiecie, jaki sobie dobierzecie, tyle to będzie kosztowało. Czy warto? Moim zdaniem warto. Chociaż no właśnie ze względu na tą tarczę trochę jej nie warto. Warto nam dołożyć chyba 50 zł i jest pilarka trochę większa. Oczywiście więcej wtedy prądu pobiera. Na średnicy tarczy czy 165 mm. Ona jest trochę większa. I no... I prawdopodobnie lepsze. No nie wiem, nie mam możliwości, nikt mi nie sponsoruje, więc nie mam możliwości porównania, przetestowania z innymi, tak? No tyle wam mogę powiedzieć, że o wiele wygodniej ją się cokolwiek robi niż sieciową, tak? Bo sieciową wszędzie gdzieś trzeba ten przewód ciągnąć i tak dalej. A tym wyciągam, przycinam, czy gdzieś mam po prostu jakąś płytę, jakieś długie deski. Przyciąć na zewnątrz, przyniosę sobie już gotowy tutaj do piwnicy, czy gdzieś tam na robotę. Czy na przykład też nią panele docinałem. Bardzo fajnie sobie radziła. No i co? Tylko w sumie w tym filmie chciałem wam o tym opowiedzieć. A jeśli chcecie jeszcze jakieś testy, to wam po prostu nagram kolejny film. Bo nie chciałem już tego przedłużać, pewnie już tak z 5 minut gadam. Ale no co, po prostu chcę wam po prostu przekazać, powtarzam się. Co o tym myślę, co o tym sądzę, jak to się u mnie sprawuje. No pojawiają się pytania, to oczywiście trzeba odpowiadać. Dobra, z tego miejsca dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to już Słupak, cześć!